to, proszę Państwa, jest grób nieznanych żołnierzy pochowanych w 1914 roku, po 1914 roku, podczas I wojny światowej. Zginęli Austriacy, Rosjanie, Niemcy, oczywiście i Polacy, którzy znajdowali się w tych, pod tymi zaborami. No, ilu zginęło, trudno jest powiedzieć, bo ten obszar, no to jest tak, nie skłamać, 300 na 300 metrów, nie? Tak gdzieś będzie, tak? Więc ile tu mogło być osób pochowanych? Dlaczego ten taki cmentarz jest, jaki jest w tej chwili? No z uwagi na to, że to już czas dokonał zniszczenia. Zniwelował oczywiście to wszystko. Cmentarz z I wojny światowej. Oczywiście front toczył się tu wzdłuż tego wzgórza. Tu byli Austriacy, a nacierali wojska rosyjskie. To jeszcze za cara było. Bardzo dużo oczywiście zginęło z uwagi na to, że natarcie Rosjan było na hura. No, jak po natarciu, to wiadomo, że są trupy z jednej i z drugiej strony. Więc byli chowani tu, w tym miejscu. Następna rzecz, jak była II wojna światowa, to też chowali tu i tajnych tam różnych takich, wiesz, co pracowali na rzecz partyzantki, i na rzecz PZPR-u, i na rzecz Niemców, nie? I Niemcy chowali tu swoich, co zginęli. I stąd jest dość duży cmentarz. Dawniej były poszczególne groby, ale to były groby drewniane. No i groby drewniane zgniły i teraz tylko jest plac obwałowany. No, co dziwnego? Dziwnego jest to, że w tej chwili jest uporządkowany ten, bo dawniej to taki las był. A teraz wydziabali, przygotowali ten teren. No, prawdopodobnie Austriacy nie dali pieniądze na to, by no, ten cmentarz jako tako wyglądał. I na tym jest koniec. Jesteśmy obecnie na granicy gminy Wysokie, a gminy Zakrze. W tej chwili ten cmentarz jest na granicy zakrzewskiej, bo gmina Wysocka rozpoczyna się od tej drogi, która, dajmy na to, graniczy z tym cmentarzem. Witam serdecznie Państwa. Chciałbym Państwu trochę opowiedzieć o historii tego miejsca i dlaczego powstał tutaj cmentarz wojenny. Po wybuchu I wojny światowej sprzymierzona z Serbią Rosja rozpoczęła powszechną mobilizację. Szef austriackiego sztabu generalnego Franz Konrad von Hotzendorf podjął przeciwko Rosji ofensywę wyprzedzającą na terenie Królestwa Polskiego. Wkrótce Lubelszczyzna stała się areną toczonych krwawych walk. 21 sierpnia 1914 roku dowodzona przez generała Wiktora Dantkla I Armia Ostrowęgierska odrzuciła Rosjan od Wisły w kierunku Kraśnika. Po przekroczeniu od południa lesistej i zabagnionej strefy granicznej nad Tanwią, w kolejnych dniach jednostki I Armii rozciągnęły się na linii frontu od Wisły pod Annopolem do Frampola. Na wielu odcinkach trwał krwawe boje.
W dniach 23 do 20 sierpnia miała miejsce pierwsza bitwa pod Kraśnikiem rozegrana pomiędzy jednostkami pierwszej armii generała Wiktora Dankla a czteroma armii rosyjskiej generała barona Antana von Żalcy. 24 sierpnia wojska austriackie rozpoczęły atak na urzędów, po zajęciu którego i wkorczeniu do Kraśnika, wojska rosyjskie na znacznym odcinku frontu rozpoczęły odwrót w kierunku Lublina. Na przełomie sierpnia i września toczyły się dalsze walki. W dniach 6 do 9 września w okolicach wsi Tarnawka, Zakrzew i Targowisko brało w nich udział 150 tysięcy żołnierzy armii Rosyjksije, 90 tysięcy austro-węgierskiej i 25 tysięcy niemieckiej. Po przejściu frontu polegli pochowani zostali przez miejscową ludność na utworzonych zbiorczych cmentarzach. Cmentarz pod Tarnawką II stał się miejscem spoczynku żołnierzy austro-węgierskich i niemieckich. W roku 1915 po zajęciu Lubelszczyzny przez wojska austro-węgierskie i niemieckie miejsce to zostało uporządkowań i otoczone wałem ziemnym. Warto pamiętać o tym miejscu, gdzie zginęły tysiące żołnierzy. Zapraszam do dalszego oglądania tego filmiku, w którym wypowiada się mój przedmówca Marek Rogalski. Ciężko rannych wieźli furmankami. Wyobraź sobie, jedź furmanko 40 km do Lublina. Jak miał tam jeszcze rany, nogi, głowy czy tam rąk, ale jak miał wnętrzności, wiesz, to droga była w każdym razie czerwona. Dziękuję za uwagę, no i za skupienie się na tym cmentarzu i bardzo bym prosił, o ile ktoś ma ochotę i chęć kiedyś przyjechać i odwiedzić, bo to już jest półtora wieku temu, prawie że. No i żeby oddać hołd tym ludziom, co tu leżą, czy z ich winy, czy nie. Na tym kończę swoją wypowiedź.